Cześć koledzy. Witaj. Witaj. Dzisiaj podejmujemy wyzwanie z cyklu Zakazane rozmowy. Tak. A temat to, czy istnieją dzisiaj jeszcze prawdziwi prorocy? Ponieważ zauważam, że każdy człowiek, no może większość, może nie każdy, ale większość jest zainteresowanych przyszłością i chciałoby coś tam wejrzeć w przyszłość. Dlatego tak popularnym dzisiaj są różne usługi profetyczne, wróżbiarskie, horoskopy i tak dalej. W związku z tym warto, żebyśmy tak porozmawiali ze sobą, co wy o tym myślicie, jak wy na to patrzycie. Bo wielu ludzi utożsamia i traktuje to na równi. Słowo prorok, jasnowic, wróż czy wróżka, jakiś no, przepowiadający przyszłość. My jednak rozmawiamy jako ludzie wierzący, myślę. I dlatego też chcielibyśmy spojrzeć na to głębiej, może odwołać się czasami do Pisma Świętego, tam zerknąć, czy posłuchać, czy odczytać pewne wskazówki, by zastanowić się, czy każdy prorok, każdy przepowiadacz przyszłości może być zaakceptowany. Przepowiadanie przyszłości wcale nie było głównym aspektem działalności proroka. Aha. To był niewielki odcinek, czasami rzeczywiście. A nawet byli prorocy, co w ogóle nie przepowiadali. Oczywiście, że tak. Prorok przede wszystkim był posyłany przez Boga. W ogóle to był zawsze czas kryzysu jakiegoś. Moglibyśmy prześledzić całą historię biblijną. Prorok się zawsze pojawiał, gdy był jakiś kryzys, nie? Czy to były czasy Noego, czy czasy niewoli babilońskiej. I celem, działalność proroka polegała na przyniesieniu jakiegoś przesłania od Boga na dany czas. Najczęściej to było przesłanie, które miało spowodować, że ludzie mieli się do Boga zwrócić. Czyli moglibyśmy to utożsamić z reformatorem. Tak jest. A dzisiejszy prorok to jest ktoś zupełnie inny. To są ludzie, którzy mają za zadanie rozwikłać czasami prywatne tajemnice, tak. Co się wydarzyło, gdzie jest majątek, gdzie są pieniądze, albo jakaś zbrodnia, a może zaginął. Na przykład czy będzie wojna trzecia światowa, albo tego typu rzeczy. I to trochę trąca taką sensacją, ale to się dobrze sprzedaje. Ale jest jakaś taka ludyczna potrzeba, żeby ktoś taki był. Tymczasem Biblia rzeczywiście mówi o proroku zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Prorok nie jest od tego. Dawid, ty chciałeś coś powiedzieć. Pomyślałem, że tak, wiecie, ta potrzeba poznania przyszłości, to idzie na wskroś temu, co Pan Jezus powiedział, nie? Bo Pan Jezus powiedział, nie troszczcie się o dzień jutrzejszy. Aha. A ludzie mówią, a nie, właśnie będziemy się troszczyć. Właśnie chcemy wiedzieć, co będzie jutro. Wiecie, czasem są dobre intencje, tak jak mówiliśmy, poznania przyszłości. Na przykład zaginiony bliski. Nie? To jest dobra intencja. Ale to Pan Bóg powoływał proroka. I tak jak było powiedziane, Pan Bóg powoływał proroka w innym celu, niż my dzisiaj doszliśmy. My doszliśmy do momentu właśnie, że prorok to jest taki przepowiadacz. To było zupełnie coś. Koledzy, ponieważ opieramy się na Biblii, ciekawi mnie, jak wy myślicie, czy jak skojarzyliście, od jak dawna, czytając Pismo Święte, możemy spotkać proroków? No jest mowa na samym początku. Już nawet w Pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam w 41 rozdziale, na przykład 38 wierszy, nie tylko jest mowa o tym, że na przykład Józef, tak oryginał podaje, miał ducha proroctwa. Faraon powiedział o Józefie, no gdzie my znajdziemy takiego człowieka, który ma taką wiedzę, a ta wiedza jest od bogów. No to trzeba go będzie chyba zrobić tym ministrem. Abraham, kolejna postać, o której też jest powiedziane. Jeszcze wcześniej niż Józef. Tak. To przed Józefem, oczywiście. Abraham tak samo jest o nim powiedziane, że był prorokiem. No, może nie tyle, że miał ducha proroctwa, tylko że był prorokiem. Więc Więc właściwie od początku historii aż do końca, bo przecież wiadomo, że Księga Apokalipsy mówi też. Ale to jest pewien fenomen, bo przywołałeś Abrahama i czytając tą historię, przy której tak Abraham został nazwany, to taka troszkę niechlubne zdarzenie, bowiem Abraham wtedy trochę ze strachu może chciał ukryć prawdę o swojej żonie i okłamał jednego z królów. I Bóg ostrzegł tego króla, żeby nie zrobił tego błędu i powiedział mu, że on jest prorokiem. W związku z tym ja mam taką bardzo ciekawe spostrzeżenie, że nawet prorocy, których Bóg tak nazywa, to nie byli jacyś doskonali ludzie, ale mieli też swoje błędy. No właśnie, bo my byśmy dzisiaj oczekiwali, że prorok to jest taki ktoś, kto jest chyba w inkubatorze, inkubatorze świętości. Prawda? Nie. Prorok jest normalnym, zwykłym człowiekiem. Prorocy mieli rodziny swoje, mieli swoje emocje, mieli słabe dni. Mogło tak być, nie? Ktoś kiedyś postawił pytanie, czy prorok może się mylić? Oczywiście, jeżeli przemawia we własnym imieniu, prawda? Ale jeżeli przemawia w imieniu Boga, to jest to przesłanie od Boga. My nie mamy patrzeć na naczynie, tak? Tylko na przekaz. Tylko że prorok nie jest tubą Pana Boga. Oczywiście, prawda? Że nie. I to jest rzecz bardzo istotna. No tutaj ja myślę, że prorokami moglibyśmy nazwać, czy też prorokami był każdy pisarz Pisma Świętego. Każda postać, która spisała księgę Pisma Świętego, była prorokiem. Dawid, polemizowałbym z tym, tak. Ponieważ w moim zrozumieniu ci, którzy spisywali kroniki, a kroniki to powstawały, to tam dopisywano. I my nie wiemy, ilu tam pisarzy, to kontynuował te niekoniecznie musieli być prorokami. Oczywiście wiele informacji zostało zapisanych z natchnienia i wierzymy, że wszyscy ci, którzy pisali pod natchnieniem, to jako ludzie wierzący to uznajemy. Ale niekoniecznie musieli być takimi stricte prorokami, którzy mieli tą wizję. No i tu dochodzimy do tego momentu takiego ciekawego, jak to natchnienie działało, nie? Bo jeżeli mamy kroniki, czy też Ewangelię Łukasza, gdzie mieliśmy materiał, z którego wybierano, to było również pod natchnieniem, pod kierownictwem Bożym, nie? Dlatego w tym momencie myślę, że ten człowiek, który wybierał i miał wiedzę, które fragmenty wybrać i umieścić w kanonie, czy też umieścić w księdze, że to również był prorok, nie? W ten sposób myślę z pewnością. Tak, to jest taki łukaszowy model natchnienia. No ale mamy też na przykład w Czwartej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale i tam wiersze od 5 do 10, no na przykład taki fragment, że jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Tak. Czyli Biblia dosyć klarownie podaje, że Bóg ma konkretne metody komunikacji z kimś, kogo obiera na proroka, przez widzenie i przez sen. Widzenie to jest zdarzenie na jawie, sen to jest zdarzenie podczas snu. Tam się oczywiście dzieją różne rzeczy, które zmysły muszą odpowiednio wyłączyć lub nastawić, ale też pamiętajmy, że prorocy przez te zmysły, nawet jeżeli byli w wizji, to oni odbierali. Mamy przecież przypadki przez wzrok, obraz, przez słuch. Ale Łukasz, sprowokowałeś mnie troszkę do pewnego spojrzenia na tą funkcję, to zadanie troszkę głębiej. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że prorok to ktoś wyjątkowy, prorok to funkcja, którą Bóg zarezerwował wyłącznie dla siebie do powołania. Na proroka nie można się było zgłosić. Proroka nie można było wybrać spośród grupy. Wybieramy, kto z was będzie prorokiem. No, wybieramy. Nie ludzie o tym decydowali, to tylko Bóg decydował. Czytając historię Starego Testamentu dowiadujemy się, że były takie okresy, gdzie było kilku proroków równolegle, dwóch, trzech. Czasami się zazębiali, prawda? Jeden kończył, a drugi już rozpoczynał. Ale mamy taką informację, która mnie bardzo frapuje. W Drugiej Księdze Królewskiej o tym czytam, Druga Księga Królewska i rozdział 2, werset 3, Druga Księga Królewska, rozdział 2, werset 3, brzmi tak. Wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twojego Pana w górę? A on powiedział, ja też to wiem, wymilczcie. Tu chodzi mi tylko o to, że był wtedy prorok Eliasz, kończył swoją służbę, o czym wiedział Elizeusz i wieść się rozeszła. Był Elizeusz jako następca, ale też mówi o uczniach prorockich w liczbie mnogiej. W 9 rozdziale, werset 2, również jest bardzo interesująca myśl podana, a tutaj brzmi tak. Druga Księga Królewska, rozdział 9, werset 1. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego, przepasz swoje biodra, weź sobą dzban, olejem zajdź i tak dalej. Przywołał jednego z uczniów prorockich. Czyli ci prorocy mieli swoich uczniów, których uczyli, ale to nie znaczy, że oni też byli w takim samym stopniu odpowiedzialni. Albo w takim samym darze komunikacji z Bogiem. W moim odczuciu oni przekazywali to, co Bóg powiedział do proroka Eliasza, to uczniowie proroccy, oni teraz to przekazywali dalej. No bo Eliasz nie mógłby dotrzeć do wszystkich ludzi, szczególnie w tamtym czasie, kiedy nie było internetu. Ja się też nad tym zastanawiałem, właśnie te szkoły prorockie. Pamiętajmy, że to był specyficzny czas. Prorocy działali wtedy w czasach Starego Testamentu w szczególny sposób. Dzisiaj to prawdopodobnie odpowiednikiem takiej szkoły prorockiej, no to byłoby jakieś właśnie szkoła teologiczna, prawda? Seminarium. To były, uwarunkowania były zupełnie inne. Prorocy byli, jak się czyta Stary Testament, to był czas też działania proroków. Oczywiście nie tylko prawdziwych, bo różni byli prorocy, ale to było szalenie popularne, dlatego że przez dar proroctwa Bóg w szczególny sposób komunikował się z ludem, nie? Z ludźmi. I ważne jest też to, że tam były takie okoliczności, że wtedy był jeszcze król Ahab, to się wszystko działo jakby na tle Samarii, Jezebel, i tamte szkoły prorockie miały sporo do zrobienia, żeby szerzyć wiarę w Boga. Jahwe, w przeciwieństwie do pogańskiej wiary w Baala, więc są to rzeczy istotne. W tym temacie, powiem wam, znalazłem jeszcze bardzo ciekawą wzmiankę w 4 Księdze Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 11. I tu czytamy takie dwie myśli. W 25 wersecie, w 11 rozdziale czytamy tak. I stąpił Pan w obłoku, przemówił do niego, do Mojżesza, wziął też nieco z ducha, który w nim był i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się już potem nie zdarzyło. Interesująca rzecz. Ale potem w obozie pozostali jeszcze inni, którzy też to czynili, i teraz przeczytajmy werset 28-29, brzmi tak. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, że Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana. Popatrzcie, jest to bardzo interesująca rzecz, godna pewnego przemyślenia. Bo tu nie chodzi o to, że wszyscy będą teraz, każdy z nich będzie miał widzenia i sny. Tak. Oni bywali czasami w stanie natchnienia, ale to nie znaczy, że my się mieli jakieś ważne przesłanie. I myślę, że to koresponduje bardzo ściśle z życzeniem potem Nowego Testamentu, kiedy apostoł Paweł napisze takie zdanie, zachęcając wierzących chrześcijan, aby starali się o różne dary, a najbardziej, aby prorokować. To zdanie Pawła mnie też frapuje. Pan Bóg wykorzystuje ludzi czasem na jeden raz. Czasem wiele razy, czasem tak to jest całe życie służby, a czasem jeden raz. Do pewnego zadania. Do pewnego zadania, do którego... Czasem też przecież tak jest, że dar prorokowania, duch prorokowania, to nie zawsze oznacza to samo. Są prorocy wielcy, tacy jak Jeremiasz, Izajasz, których zadaniem było prorokować dla ludzi, którzy byli ich współczesnymi, ale też zarazem Bóg im powierzał pewne elementy związane z historią zbawienia w całej, jakby w całej rozciągłości czasowej. Ważne też dla innych pokoleń. I w tej sytuacji, kiedy Bóg działał w bardzo mocny sposób przez danego proroka, no to też te rzeczy trafiały do kanonu Pisma Świętego. Ale też byli prorocy pomniejsi, którzy nawet czasami coś spisywali, a my ich tutaj nie mamy. Oczywiście, nawet bezimienni prorocy, nawet imion ich nie znamy. Dar prorokowania to jest dar, który nigdy nie został skasowany i mówi się o nim, że on jest przecież... Dobrze, ale koledzy, jak myślicie, czy prorok to taka funkcja typowo męska? Nie, nie. Prorokini Hulda, wiele... Wiecie co? 4 córki. Właśnie nie tak dawno nawet czytałem historię... Ja jestem zazdrosny, to tylko mężczyźni mogą. Nie tak dawno czytałem historię, przepiękną historię Jozjasza, króla, gdzie zlecił tam naprawę świątyni, odnaleziono fragment Pisma Świętego, prawda? No tam było jakieś przesłanie bardzo negatywne na temat ludu Bożego, na temat Judy. I co ciekawe, co zrobił Jozjasz? Skierował do prorokini, żeby udali się jego prawda, słudzy, tak? Do prorokini Huldy, żeby coś więcej doradzić. Ona powiedziała. A więc zobaczmy, Pan Bóg działał przez proroków. To był konkretny przekaz, prawda? Bo ja przepraszam, jeszcze może jedna myśl taka, ktoś kiedyś powiedział, ale po co nam, rozmawiałem z pewną osobą, czy musimy tak tymi prorokami, no mamy Biblię. No ale jak mamy Biblię, no to dobrze, czytajmy uważnie Biblię. Bóg często przez proroka przekazywał swoje przesłanie. Zlekceważenie tego proroka oznaczało jakąś katastrofę nawet. Wiem o tym, że zrodził się też i w chrześcijaństwie pewien nurt i wielu dzisiaj również to wyznaje, że ostatnim prorokiem w historii był Jan, który spisał Apokalipsę. Kanon został zamknięty i więcej proroków nie będzie. Cesacjonizm tak zwany, czyli że się wszystko zakończyło. No generalnie to zależy, jakie kościoły, bo tutaj jest podział. Niektórzy te bardziej tradycyjne kościoły właśnie są takiego zdania. Te mniej ortodoksyjne są bardziej otwarte na to, że jednak Duch Święty może działać. Ale my nie patrzymy na to, co mówi tradycja tych czy innych kościołów, tylko patrzymy na to, co mówi Biblia, a Biblia na przykład w Księdze Joela czy w kilku innych miejscach zdaje się wskazywać na co najmniej dwukrotne wypełnienie pewnych zapowiedzi, że jednak to prorokowanie będzie nam towarzyszyło. Księga Objawienia, która przecież niewątpliwie, o ile przyjmujemy poza preterystycznym spojrzeniem, że mówi też o przyszłości, mówi o tym, że będzie prorokowanie, tak? Że będzie prorokowanie. Tutaj taka ciekawa rzecz, myślę, że przecież prorok Daniel i Księga Daniela udowadnia, że Pan Bóg w historii świata, w wydarzeniach, które się dzieją na świecie, bierze aktywny udział. I aktywnie wypowiada się o tych wydarzeniach. Więc mówiąc o tym, że przez 2000 Pan Bóg nie miał nic do powiedzenia, przez 2000 lat Pan Bóg nie miał, prawie 2000, nie miałby nic do powiedzenia co do historii świata, historii zbawienia, jest czymś niedorzecznym. Ale nie, bo wszystko już powiedział przez proroków tamtych, już nie musiał nic dodawać, jeśli chodzi o... Ja tak jeszcze, wiesz, Jacku, chciałem dodać, bo mówiłem, tak sprowokowałem troszkę o tym męskim, prawda, wyróżnieniu. Tak. Przecież gdy Pan Jezus się narodził, to też wtedy była prorokini Anna, o której wspomina Nowy Testament. A nawet, Łukasz, przepraszam, mamy 4 córki Filipa, które prorokowały. Nawet ich imion nie znamy, ale były prorokiniami. I wymienia to Pismo Święte. Bóg sięgał poza podziały społeczne i uprzedzenia, okazuje się, w tym swoim darze. Mimo nawet społecznego takiego nastawienia, że kobiety wtedy były w pogardzie. jakkolwiek by na to nie patrzeć. Takie było zrozumienie. My dzisiaj mamy inne zrozumienie oczywiście w dzisiejszych czasach. Tak funkcjonowało to, a mimo to, zobaczcie, Pan Bóg przełamywał te bariery tej tradycji, prawda? Powoływał kobiety. Dziękuję. Dawid, twoja wypowiedź sprowokowała mnie troszkę do pewnej refleksji. Tak, tak. Bo mówisz, że Bóg był zainteresowany, zaangażowany w historię, ale coś fenomenalnego. Zresztą powiem wam, tym kim jestem, mówię to szczerze, tym kim jestem tylko dzięki proroctwom biblijnym. Ja byłem sceptykiem. W młodości byłem ateistą krótki okres czasu. Ale to, co mnie położyło na łopatki, mówiąc kolokwialnie, to księgi prorocze, szczególnie Daniel i Objawienie, bo pomyślałem, wiecie, to, że ktoś znał przyszłość nie na tydzień, nie na miesiąc. Wiecie, dzisiaj, jeżeli prognozy pogody przepowiadają meteorolodzy, to ich przewidywania sprawdzają się w 40%. Czasami im się uda. Czasami im się uda. A długoterminowe to nawet 10 razy mniej. Tak. Prawda? A tutaj tysiące lat. I powiem wam, podzielę się. Kiedy sceptycznie podchodziłem do tych rzeczy, wtedy pasjonowałem się literaturą ateistyczną i takim idolem moim był Zenon Kosidowski, który wyjaśnił fenomen proroctw w następujący sposób. Proroctwa Daniela są największym oszustwem historii, ponieważ, i tutaj powiedział jedno zdanie prawdy, ponieważ nie ma człowieka, który byłby w stanie przewidzieć przyszłość z taką precyzją, na tak, z tak dużym wyprzedzeniem. To powiedział prawdę. W związku z tym, jakie jest logiczne wyjaśnienie. Tak. W późnym średniowieczu któryś z mnichów historię przetransponował w tryb czasu przyszłego, ukrył w jakichś tam symbolach i umieścił w starożytnych księgach. Logiczne. Mnie to w pewnym okresie przekonało. Ale wiecie, gdy dotarły do mnie informacje, że Księga Daniela nie jest fałszerstwem, że są archeologiczne odkrycia. Kumram, prawda? Więc potwierdzające autentyczność tej starożytności tej księgi, to wtedy, wiecie, pękł we mnie ten nimb autorytetu, bo to było kłamstwo. Zresztą Kosidowski pisał w latach 60. na przełomie, a kilkanaście lat temu wielkie odkrycie w Kumram. Tak, tak. On jako profesor Poznańskiego Uniwersytetu nie mógł nie wiedzieć o tym, że już w Kumram odkryto zwoje, prawda, wśród których była Księga Daniela. Tak, może ironicznie tutaj wejdę w słowo, może Kosidowski czytał Porfiriusza, który był fanatycznym przeciwnikiem chrześcijan i negował Księgę Daniela. Także. Księgę Daniela wielu negowało, prawda? Księga Daniela nie znalazła się wśród wielkich proroków, tylko w części pism. A niektórzy mają ją zakazaną do czytania. Dokładnie tak. Również. Więc tu mamy ten fenomen, że jest ktoś, kto ma wehikuł czasu i potrafi wyprzedzić czas na wiele stuleci, a nawet tysiącleci. Dlatego proroctwa są tego dowodem, że istnieje ktoś, kto zasługuje na określenie wszechwiedzący. Tak, tak. Chociaż ważne jest, żeby zauważyć, że to są zwykle proroctwa tak zwane apokaliptyczne, czyli dotyczące jakby historii, zbawienia, ważnych wydarzeń. No bo w tych mniej takich jakby sprawach czasowo odległych, to oni działali bardziej na rzecz tego, co działo się w okolicy, czyli na lokalnie. Rzecz lokalnie, może nawet nie lokalnie, ale historycznie, prawda? Takie zwykłe, bardziej klasyczne proroctwo, które dotyczyło po prostu przyszłości bliskiej, co będzie z Izraelem na przykład, tak? Co się wydarzy. Słuchajcie, mój ojciec miał takie przysłowie cenię i dzisiaj wspominam po latach. Jak kowal konia kuje, to żaba nogę nadstawia. Wiecie, to jest pewien idiom, ale do czego zmierzam? ponieważ w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, a w Księdze Jeremiasza tych zdań jest znacznie więcej. Ja zacytuję tylko jeden, wiecie, jako taki klasyczny przykład. 23 rozdział, werset 25 mówi tak. Bóg mówi: słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: miałem sen, miałem sen. I Bóg stawia pytanie, jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca? W 28 wersecie, albo może przeczytajmy ten fragment cały, bo on jest fenomenalny. I dalej Bóg uskarża się, pokazuje intencje tych proroków. W 28 wersecie. Ci prorocy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają. Popatrzcie, to jest coś niesamowitego. 28 werset. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do pszenicy? Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy wzajemnie wykradają sobie moje słowa. Ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia, objawienie, że to Bóg objawił. Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami, a przecież ja ich nie posłałem, ani niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają. To jest fenomenalna sprawa. Mnie te słowa przejmują do szpiku kości, bo one pokazują, że wiecie, tam gdzie jest oryginał, pojawia się falsyfikat. Oczywiście. Wiecie, to kiedyś opowiadał mi pewien ktoś, kto pracował w banku. Był takim specjalistą od wykrywania nawet fałszywych banknotów. I on mi powiedział, że pracownicy banków nie przyglądają się fałszywkom. Oni znają doskonale prawdę. Tak. Prawdziwy banknot, no w tym sensie. I oni będą wiedzieli, czy od razu, zaraz dostrzegą, że to jest fałszywy banknot. Nie? Że nie odpowiada oryginał. Wracając do tych proroków, dlaczego istnieją? Dlaczego istnieli, istnieją i jeszcze będą istnieć niestety fałszywi prorocy? Bo istnieją prawdziwi. Pan Jezus, kiedy mówił o wydarzeniach końcowych, powiedział: strzeżcie się proroków jakich? Fałszywych proroków. Gdyby nie było w ogóle daru proroctwa, gdyby on się zakończył na Janie, to Pan Jezus by powiedział, prawdopodobnie powinien powiedzieć, no uważajcie na proroków. Nie, powiedziałby nie. Ja myślę, że powinien by wtedy powiedzieć, czy powiedziałby, już więcej proroków nie będę wysyłał. Oczywiście, można tutaj spekulować, ale wiemy, że skoro użył takiego słowa, uważajcie na fałszywych proroków. Prawda może istnieć bez fałszu, ale fałsz nigdy nie będzie istniał bez prawdy. Mateusza 24:11 podaje, że powstanie wielu fałszywych proroków. Poza tym nigdy falsyfikat nie jest pierwszy przed oryginałem. Oczywiście, dokładnie. A tak jeszcze przy okazji, dlaczego ich było tak wielu w Izraelu, no, tych fałszywych proroków? Tak. No z prostej przyczyny. Jest to zasada, która i nam towarzyszy często w dzisiejszych czasach. Lubimy słuchać to, co chcemy słuchać, tak? A prorok, no, Pan Bóg posyłał swojego proroka i najczęściej było to przesłanie dramatyczne, nie? Mówiące, że źle jest. Jacek, słuchaj, uśmiejecie się. Jeden z moich takich znajomych, to jeszcze lat kilkadziesiąt temu w młodości, często lubił korzystać z usług wróżek i odwiedzał różne wróżki. I któregoś dnia, mimo że rozmawialiśmy, mieliśmy różne starcia, i któregoś dnia przyszedł i mówi: Zenon, znalazłem wreszcie swoją wróżkę. A ja mówię: jak to swoją wróżkę? No bo ona mi mówi to, co ja chcę usłyszeć. A, no ciekawe. Słuchaj, ja oczy zrobiłem, straszne, ja mówię: Darek miał na imię ten chłopak. Darek, czy ja dobrze słyszę? Tak. bo ja wreszcie słyszę to, co chcę usłyszeć. Tak. I wtedy skojarzyłem z tymi słowami, które Paweł w liście do Tymoteusza napisał, że przyjdzie czas, kiedy ludzie odwrócą ucho od prawdy, nie będą chcieli słuchać prawdy, tylko będą chcieli słuchać to, co ich ucho łechce. Ale to nic nowego. Wiecie, 30 rozdział Izajasza. Już w czasach Izajasza, Izajasz się z tym zetknął, I Bóg przez Izajasza objawia w ten sposób. 30 rozdział, od 8 wersetu. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym, gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani. Ojej, jakie mocne słowa. Synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, a tutaj jest troszkę nieszczęśliwe słowo, bo w oryginale do proroków, nie prorokujcie nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, prorokujcie rzeczy złudne. To jest coś szokującego. Dlaczego Pan Bóg się obchodzi tak z prorokami, z tymi fałszywymi prorokami? Tak wręcz drastycznie bym powiedział, tak? Bo w Starym Testamencie widzimy, prawda? Ale to ci fałszywi prorocy powstają raz po raz i widzimy, że Pan Bóg bardzo, bardzo się temu sprzeciwia. Dlaczego? Bo to jest trochę tak, Pan Bóg wychowuje swój lud, prowadzi swój lud, daje proroków, aby ten lud kierowali w odpowiednim kierunku. Objawia różne wydarzenia, przestrzega przed niebezpieczeństwami. A tu mamy człowieka, który mówi, nie, to nie jest nic niebezpiecznego. Możecie śmiało iść, możecie śmiało, nie bójcie się. I to było coś, ale co ciekawe, w Nowym Testamencie też o tych fałszywych prorokach jest powiedziane i to w pierwszym liście Jana, czyli już pod koniec kanonu. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Więc to nie jest tu i tam. Tych proroków fałszywych jest cała masa. To jest w ogóle kwestia natchnienia, tak? Dlatego, że prorok powołany, jak pisze apostoł Piotr w drugim liście, to nie jest człowiek, który działa z własnej woli. On nie ma swoich własnych wizji. On przekazuje coś, co jest mu przekazane. Tak jest. I mamy ten piękny obraz natchnienia taki biblijny, który nie... ja jestem zwolennikiem tego natchnienia myśli niewerbalnego, czyli że prorok właściwie jest tylko się zamienia w maszynę do opisania, tylko nie. Prorok jest wciąż człowiekiem, który myśli, który działa, jak widzi obraz, to on sam go opisuje, co też pokazuje w pewien sposób, że Bóg człowieka szanuje, czy też szanuje ludzkość, tak, jako jej pewne rys charakterologiczny, to, co człowieka interesuje bardziej, to, co potrafi, stąd też jest Biblia taka zróżnicowana, ale jest to wciąż przekaz od Boga. Jeżeli brakuje tego przekazu, nietrudno jest udawać proroka. Nietrudno jest stanąć w jego miejscu i powiedzieć, mam dla was przesłanie. A jeżeli to przesłanie się dobrze sprzeda, bo będzie na przykład obietnicą, to wszyscy będą bić brawo. To jest bardzo ludyczne. Znowu wracamy do tego, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj tacy prorocy są bardzo w cenie. Tak? Wiesz, gdy to mówisz, tak szukam pewnego fragmentu, który dokładnie to odzwierciedla w Księdze Jeremiasza, w 26 rozdziale, mamy taką informację zapisaną w wersecie 11, kiedy prorok Jeremiasz właśnie z natchnienia Bożego mówił prawdę przykrą, mówił o nieszczęściu, które spotka naród ze względu na ich bałwochwalstwo, odstępstwo i tak dalej. Werset 11. Wtedy kapłani i prorocy, a więc ci inni prorocy, tak rzekli do książąt i do całego ludu. Człowiek ten, Jeremiasz, zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliście na własne uszy. Gdybyśmy czytali szerszy kontekst, on zapowiadał zagładę tego miasta, tragedię. Ale w 28 rozdziale, werset 15, jest również zdanie konwersacji między prorokiem Jeremiaszem a odwrotnym prorokiem Hananiaszem. Fałszywym. I potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą nadzieję, fałszywą ufność. Tutaj warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Prorocy byli, ci, którzy prorokowali w tych konkretnych okolicznościach, byli powoływani wtedy, kiedy działo się źle. Tak jest. Byli powoływani wtedy, żeby z jednej strony ostrzec przed tym, co się stanie, jeżeli się nic nie zmieni, a z drugiej strony, żeby skłonić ludzi do zmiany postępowania. Do zmiany postępowania. I nie mówili dobrych rzeczy. Dzisiaj tacy prorocy, słuchajcie, prawdziwi, mieliby naprawdę dużo do powiedzenia. Gdybyśmy mieli takich proroków i nie wiadomo, jakby było z ich popularnością. Mam spore wątpliwości, czy byliby popularni i lubiani. Łukasz, sprowokowałeś mnie i myślę, że możemy przejść trochę bliżej naszych czasów, bo ta historia, o której wspomnieliśmy, jest bardzo ważna. Podoba mi się pewne zdanie, że trudno zrozumieć współczesność, nie rozumiejąc historii, czy w oderwaniu od historii. A więc wspomnieliśmy, nie wyczerpując, to tylko tak dotknęliśmy pewnych historycznych, ale spójrzmy dalej. Wiemy, że na pewno proroctwo nie zakończyło się na Janie. Tak. No ale od Jana, czyli od końca I wieku, upłynęło 19 stuleci. No co z prorokami na przestrzeni tych 19 stuleci? Tym bardziej, że kanon jest zamknięty. Prawda? Kanon pisma jest zamknięty. Więc wiecie, ja odważę się na taką polemiczną w tej chwili, na polemiczne zdanie z wieloma teologami czy historykami, którzy nie przypisują, inaczej, którzy pisząc historię chrześcijaństwa dużo mówią na temat reformatorów. I jest długa lista, nie będziemy tutaj przywoływać nazwisk znanych, a jeszcze dłuższa nazwisk nieznanych, których określamy mianem reformatorów. Ale jeśli wspomniałem, to odważy się zaryzykować stwierdzenie, że w moim przekonaniu ci wszyscy reformatorzy zasługują na miano proroków. No jest, może, nie wiemy. A ja powiem dlaczego. Ale... Dlatego, że oni występują z powołania. Oni sprzeciwiają się ogólnemu w tej chwili nurtowi. Oni nie nauczyli się tego w szkole żadnej i oni nie zostali wybrani. Bóg ich powołuje i wielu z nich śmiercią przypłaciło swoją misję, ale kto ich do tego powołał? Kto ich inspirował, żeby oni sprzeciwili się jedynie słusznym poglądom ówczesnych czasów? Czy można zaliczyć każdego reformatora, no, że otrzymał dar proroctwa? Chyba mam trochę wątpliwości co do tego, ale powiem tak. Wierzę, że w tym czasie byli również prorocy. Przypomina mi się pewna historia biblijna, jak Obadiasz ukrywał proroków. Tam chyba ich 100 było, prawda? Po 50. W pieczarze. Byli, tak, w pieczarze. Byli Boży prorocy. Z uwagi, na pewno to był taki okres, gdzie ten dar proroctwa wydawał się gdzieś uśpiony, nie? Z uwagi na odstępstwo, jakie też było, ale jestem przekonany, że ci Boży prorocy byli. Pan Bóg ich zawsze miał, bo dar proroctwa nie ustał. Nawet tutaj, Łukasz, cytowałeś wcześniej proroctwo Joela. Wręcz nasilenie będzie tego daru w czasach ostatecznych, a kontekstem jest powtórne przyjście Jezusa. Nie? Tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że na tym etapie byłoby warto wspomnieć, że mamy jakby kilka funkcji proroctw. I oczywiście mamy proroctwa kanoniczne, czyli te takie bardzo znaczące. Tak. Nie tylko dla tego pokolenia, ale też mające jakiś wpływ na inne pokolenia, czy też dane dla pouczenia. Ale mamy też w Biblii ślady proroków, o których napisano, że działali, że byli natchnieni, że głosili, ba, że nawet pisali. Ale tych ksiąg nie posiadamy. Pytanie, dlaczego? No, możemy to wyjaśnić w taki sposób, że ich przesłanie było istotne i Bóg miał coś do powiedzenia, ale w tej konkretnej sytuacji tak do tego ludu, a niekoniecznie w odniesieniu do innych pokoleń. I jeżeli mówimy o aktywności proroczej po zamknięciu kanonu, my wiemy, że Biblia jest kompletna, że ona wystarczy do zbawienia człowieka. Wszystko jest, co potrzebne, jest w niej napisane. To jednak nie ujmuje takiej możliwości, że będą historyczne sytuacje, gdzie będzie na tyle trudno odnaleźć drogę do prawdy, jej zrozumienia, znalezienia siebie na danym etapie historii, gdzie się jest, że będzie potrzebny ten głos, ale ten głos nie jest potrzebny w kontekście innych pokoleń, tylko w tej konkretnej sytuacji, tak, na dzisiaj. Zwłaszcza jeżeli mówi się tutaj o pewnych proroctwach, które sięgają gdzieś daleko w przyszłość, tak, z okresu Starego Testamentu do Nowego Testamentu, a przecież takie są. I zwykle Pan Bóg tak robił, że jeżeli ogłaszał jakieś proroctwo, no to powoływał do tego proroka, a kiedy się ono kończyło, powoływał innego, tak, który miał ogłosić, że nadchodzi czas zakończenia. Więc jest w tym jakaś logika. No tutaj właśnie ciekawa myśl, że weźmy Jana Chrzciciela, wielki prorok. Pan Jezus powiedział, że nie było większego niż tak, oczywiście, w jego czasach, który by się narodził z kobiety. Ale dlaczego on był szczególnym prorokiem? Miał szczególne dzieło do wykonania. Jego zadaniem było, Pan Bóg przez Jana Chrzciciela miał przygotować ówczesny świat, ówczesny Kościół, byśmy tak powiedzieli, tak, na pierwsze przyjście Jezusa. Ale fenomen Jana Chrzciciela polega na tym, zauważmy, że on... nie napisał, no nie mamy dowodów, że napisał jakąkolwiek księgę. A był prorokiem. To jest to samo natchnienie, co kanonicznie prorok. Poza tym nie przepowiedział żadnego wydarzenia na przyszłość. Oczywiście, że tak. Nawet żadnego cudu nie uczynił. Tak. Właśnie, to jest ciekawe. A Pan Jezus nazywa go, ocenił go. Pan Jezus ocenił go, że był największym z proroków, którzy narodzili się z niewiast. Ci jeszcze tutaj wymienieni prorocy, którzy napisali księgi, ale nie zostały dołączone do kanonu. Co nie oznacza, że to byli jacyś gorsi prorocy. Nie. To samo natchnienie. To samo natchnienie działało. Ten sam kryzys był, tylko w jakimś tam lokalnym może ujęciu, nie? To był prorok Gad, Natan napisali, tam Iddo niejaki, nie? Kochani, myślę tak, do tej pory mówiliśmy o historii odległej, bliższej, ale to cały czas historia. A wiecie, my mieliśmy porozmawiać troszkę o tym, czy są dzisiaj współcześnie prorocy prawdziwi. No ale na ten temat nie znajdziemy nic w Piśmie Świętym, bo Pismo Święte jest księgą, która skończyła się w I wieku, to znaczy zamyka się na I wieku. Jedyne co znajdziemy, to jak ich rozpoznać, nie? No, możemy ich rozpoznać. Po pierwsze, czy w ogóle możemy powiedzieć, że dzisiaj również prorocy są? Czy może nie na Janie, a może na Lutrze się skończyli prorocy? Czy w XVII, w XVIII wieku? Ja myślę, że dostatecznie jasno powiedzieliśmy sobie i zgadzamy się na ogół, mimo polemicznych zdań, że proroctwo nie ustało. Bóg przez proroków, tych wybranych, tych wyjątkowych, może działać. Działa i będzie działał do końca. To, co mnie przekonuje z Pisma Świętego, co wspomniałem wcześniej, że czasami było kilku równolegle, czasami było tak, że nie było przez jakiś okres czasu żadnego proroka, czyli lud wtedy żył w oparciu o to, co tamci prorocy powiedzieli. Tak. Prawda? Ale teraz mamy początek XXI wieku. Ja myślę, że cofając się do proroctw, które już zostały nam dane, kanonicznych proroctw, tak, te, które są w kanonie, na przykład do Księgi Objawienia, tak? Widzimy tam rozrys historii. Tak? Jan rysuje historię, ale mówi też o tych wydarzeniach, które będą w tak zwanych czasach końca, czyli przy końcu historii Ziemi. Przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Dokładnie. I widzimy w tym momencie wielki kryzys. I teraz, czy w trakcie tego wielkiego kryzysu, czy aby przygotować, jest zasada w Piśmie Świętym, że kiedy nadchodziły kryzysy, przychodził prorok do ludu Bożego. Więc w tym momencie, czy miałoby to sens, żeby Pan Bóg w czasach tak wielkiego kryzysu nie dał proroka? Bardzo ciekawa myśl. Jest taki tekst, który myślę, że jest bardzo interesujący. Ozeasz, 12 rozdział i 14 wiersz. Lecz potem Pan przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu. Prorok także go strzegł. To była trudna sytuacja. Lud Boży, Izrael wtedy nawet miał niewielkie pojęcie też o charakterze Boga. Został wyprowadzony z Egiptu. I zobaczcie, Bóg powołuje proroka. Tu chodzi o Mojżesza konkretnie. Nie? W jakim sensie prorok go strzeże? Prorok ukierunkowuje. Prorok pomaga przejść trudny czas. Nie? Dziwne byłoby, że dzisiaj te czasy, które mamy aktualnie, nazywamy je czasami końca, że nie byłoby potrzeby proroka w ogóle. Tyle niebezpieczeństw jest wokoło. Pan Bóg posyła proroka. Tutaj, Dawidzie, wspomniałeś Księgę Objawienia Daniela. Tam jest rozrysowane, że w czasach ostatecznych Bóg będzie miał swój kościół nazwany. On jest ostatkami, resztką. Ten lud, który prowadził. Ten lud, który prowadzi, jest w niebezpieczeństwach. I ja wierzę, że ten lud ma proroka. Jacku, twoja wypowiedź też pomogła, skojarzyła mi dwa zdania też w starożytności wypowiedziane, ale które są, nie tracą swojej aktualności do samego końca. Z drugiej Księgi Kronik, z 20 rozdziału, 20 werset, to jest wspaniałe, przepiękne zdanie, kiedy Jehoszafat stanął na czele ludu i powiedział: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. A pozwólcie, że ja to uaktualnię bez szkody dla tekstu. Słuchajcie mnie, mieszkańcy Warszawy i obywatele polscy. Prawda? Tak dla nas mówiąc. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Wiecie, to jest uniwersalne zdanie, ono budzi. A drugie zdanie z Księgi Amosa, 3 rozdział, 7 werset, gdzie Bóg zapowiada, czy prorok stwierdza: nic nie czyni panujący Pan, jeśli wcześniej nie objawi tajemnicy swojej sługom swoim. Proroku. Zenku, bardzo się cieszę z tego właśnie tekstu Druga Kronik, 20 rozdział. W ogóle ta historia jest niesamowita. Jest niebezpieczeństwo, tak krótko, nie? Tak. Wrogie armie najeżdżają. Jehoszafat zląkł się. Ale co robi Jehoszafat? Gromadzi całe zgromadzenie, sprowadza ludzi i modlą się do Boga. Tam jest w ogóle przepiękna modlitwa właśnie Jehoszafata. I Pan Bóg odpowiada przez kogo? Przez zupełnie nieznanego proroka. On jest wprawdzie wymieniony z imienia, Jahaziel niejaki. On występuje ze zgromadzenia, tam czytamy, że spoczął na nim Duch Pański. On przekazuje przesłanie, konkretne przesłanie, co mają robić. I tam czytamy, że Jehoszafat właśnie uklęknął tam, prawda, złożył pokłon i powiedział te słowa, co ty właśnie zacytowałeś. Uwierzył w dar proroctwa. I zachęcił teraz ludzi, żeby zawierzyli prorokom Bożym. On rozpoznał dar proroctwa. Ale tu trzeba to podkreślić, że musimy umieć odróżnić. Bo kochani, nam grożą dwa niebezpieczeństwa. Każdemu człowiekowi grożą w tej przestrzeni dwa niebezpieczeństwa. Jakie? Jedno, odrzucić proroka, którego posyła Bóg i potraktować jako fałszywego. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Tak najczęściej było w Izraelu. Albo fałszywego proroka, samozwańca, uznać za prawdziwego. Bo mówi ładne rzeczy. Bo mówi przyjemne rzeczy. On mówi to, co ja chcę słyszeć. On nam... Albo mówi dziwne rzeczy, na przykład jak Nostradamus, prawda? To jest też ludzie tego słuchają. Więc, rozumiecie? Więc zdając sobie sprawę z tych dwóch niebezpieczeństw, to są dwie formy, niebezpieczeństwo z dwóch stron zagrażające. Bóg posyła proroka. Nie zgadzamy się, nie jesteś prorokiem Bożym. Jesteś fałszywym prorokiem, odrzucamy cię. Przychodzi ktoś inny. O, to jest Boży prorok. Wspaniale, dziękujemy. No kochani, wiecie, co jest rzeczą też fenomenalną? Że przekonanie jest sprawą subiektywną. Ale my nie możemy bazować, ja przynajmniej nie mogę bazować na moim upodobaniu, tylko muszę mieć jakieś kryterium sprawdzalności. I tym kryterium sprawdzalności, to na co zwróciłeś uwagę, Jacku, z Izajasza 8:20, do zakonu i do świadectwa. To jest jeśli kryterium. Nie powiedzą zgodnie z tym słowem. Wiecie co, nie uwierzycie, było to 30 lat temu. Zadzwonił do mnie pewien człowiek, mieszkałem jeszcze w innym mieście niż teraz mieszkam. To były moje początki jeszcze służby, pracy takiej biblijnej. I on, przyjmuje go w domu i on mówi, że on jest Eliaszem z księgi proroka Malachiasza, tam, że poślę wam proroka Malachiasza. A ja się przedstawiłem z imienia i z nazwiska, a on mówi, że on jest Eliaszem. No i teraz... Co zrobić? Potraktowałem go oczywiście poważnie, ponieważ nie miałem powodów, żeby traktować go niepoważnie, ale to, co zaczął opowiadać, to tam troszeczkę później przeczytałem jego różne opracowania, to nie miało nic wspólnego tak naprawdę z Pismem Świętym. Kryterium, tu jest kryterium. Przesłanie proroka musi być zgodne z biblijnym kryterium, z przesłaniami biblijnych proroków. Jeżeli jest w opozycji, nie można zaakceptować. Prorok też wykazuje się szacunkiem wobec Biblii. To jest bardzo istotne. Tak jest. Nie krytykuje Biblii. Są ludzie, którzy krytykują Biblię bardzo chętnie. Prorocy Biblię szanują. To jest jak wcześniejsze światło, większe światło. Na podstawie czego można weryfikować proroka, jeżeli Bóg kogoś sobie obierze? No, na podstawie tego, co mówi Biblia. No ale słuchajcie, ja się też spotkałem z takim zdaniem. My mamy nowe światło. My mamy nowe światło, nowe objawienie. Prorocy nie są oddawania światła, a przynajmniej nie ci pozakanoniczni. Prorocy są ewentualnie oddawania pewnych szczegółów co do tego, co już jest objawione. Czyli jest wielka różnica. Od rzeczy tych podstawowych jest Biblia. Tak jest. Od nauki jest Biblia. Prorocy są potrzebni wtedy, kiedy pewne rzeczy są trudne jest zrozumieć. Albo ludzie nie mają zwyczaju czytać Biblię, albo jej nie rozumieją. I czasami jest potrzebny ktoś, kto wskaże pewne rzeczy, ale nie nowe. Nie nowe. Już napisane. Tak, jeśli mogę wejść słowo, prorok posłany przez Pana Boga, on ma strzec biblijnej prawdy, naświetlać, tak jak powiedziałeś, pewne rzeczy. Proszę, chciałeś coś zabrać głos. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o proroka, też możemy spodziewać się, że zasady, którymi się kieruje, tak? Zasady, którymi kieruje się w życiu, są zgodne z Pismem Świętym. Także nie może być osoba niemoralna, czy osoba w jakiś sposób... Owoce inaczej. Tak, czyli która nie ma tych owoców, no uznać ją jako proroka. Prawda? I jest jeszcze jeden. Wybaczcie, że to powiem, ale Biblia daje tutaj świadectwo. Prawdziwi prorocy Boży byli często prześladowani i oskarżani o najgorsze rzeczy, o kłamstwa, o szczerstwa, o zdradę narodu. Więc niestety, jest mi to przykro powiedzieć, ale możemy się spodziewać, że prorocy fałszywie będą zwykle opiewani, traktowani jako zbawcy narodu. Ludzie się będą fascynować. Prawdziwi prorocy będą bezlitośnie atakowani. Niestety. I jedynym sposobem, żeby zweryfikować to, czy to, co mówią, jest prawdziwe, czy też nie, jest wziąć do ręki to, co napisane i czytać. Nie da się, bo te ataki będą niestety nieuchwytające. To jest jeden ze znaków. Zresztą nawet objawienie podaje, że smok, symbol szatana, na końcu historii ma podjąć walkę z ludem Bożym, jednym z jego znaków jest nie tylko przestrzeganie przykazań, ale też właśnie obecność tego prawdziwego daru proroctwa. No bo żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. To, że mamy fałszywych proroków, byli, są i będą, nie oznacza, że nie mamy prawdziwych. Mamy tych fałszywych, bo mamy prawdziwych. Właśnie, gdy tak wspominacie, tak jeszcze jedno takie spostrzeżenie z rozmów, ze spotkań z ludźmi. Spotykam się nieraz z takim zdaniem, że ktoś mówi, ja mam taki kontakt z Panem Jezusem, mnie prowadzi Duch Święty, mnie Pismo Święte jest niepotrzebne, mnie Duch Święty mówi, co ja mam robić, mnie Chrystus objawia, co... Pismo Święte nie, to już jest przebrzmiałe, to jest litera, mnie Duch mówi, co ja mam robić. Zetknęliście się z takim stanowiskiem? Takie zaufanie swojemu sercu, nie? To jest bardzo złudne. To jest bardzo złudne, bo ja powiem wam jedną rzecz z mojego spostrzeżenia. No, jeśli mamy się nauczyć od Pana Jezusa, no On jest tym nauczycielem, lepszego nauczyciela świat nie widział, ani nie będzie widział, to On zawsze odnosił się do tego, co napisano. On zachęcał do weryfikowania. No zresztą na jakiej podstawie można było sprawdzić, czy Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem? Bo pretendentów do roli Mesjasza w tym czasie było więcej. Mi się bardzo podoba to, co... Proszę. Mi się bardzo podoba to, co Mojżesz zawarł w Księdze Powtórzonego Prawa. Mamy takie słowa. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Tak? Mojżesz już na koniec mówi do Izraela. Więc to są takie te najważniejsze myśli. Wiecie, jak ktoś już ostatnią rzecz mówi, to jest ważne, warto tego słuchać. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud. I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Bóg wasz wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Boga waszego z całego serca. Czyli nawet jakby ten prorok powstał i coś zapowiadał, i to by się spełniło, i to byłyby jakieś cudowne rzeczy, ale by powiedział cokolwiek przeciwko temu, co zostało już objawione. To jest fałszywym prorokiem. To jest fałszywy prorok. Wiesz? Prawdziwy prorok zawsze na końcu będzie miał do powiedzenia taką rzecz, że weryfikacją jego własnej służby i tego, co jest obowiązkiem człowieka wierzącego, jest to, co jest napisane w Biblii. Znam jedną osobę, która swoje życie przeżyła służąc innym. Są ludzie, którzy uznają to, że w życiu tej osoby ten dar się objawił, i kończąc właściwie swoją służbę, właściwie tuż przed swoją śmiercią, kiedy występowała, podniosła Biblię i powiedziała: wszystko jest zawarte w tej Biblii. Tak. Wszystko, co wam potrzebne, jest w tej księdze. To jest świadectwo człowieka, który się nie boi tego, żeby go weryfikowano, ale uczciwie. Ale według pewnego miernika. Tak. Według pewnego miernika. Dzisiaj żyjemy w olbrzymim pluralizmie religijnym. To jest oczywiste. Nie biorę odpowiedzialności za liczbę. Powtarzam tylko za kimś, że chrześcijaństwo podzielone jest na blisko 40 000 frakcji. Niechby było połowa z tego, niechby była 1/4 z tego. Wiecie, wszyscy chrześcijanie powołują się i twierdzą, że opierają swoją wiarę na Piśmie Świętym. Czy ja mogę do tego? A nie, to znaczy złej, no nie pytaj. Jacek. Popatrzcie. Pierwsza pokusa Chrystusa. No. Szatan kusi Chrystusa. Tam namawia go, żeby przemienił kamienie w chleb. I jak do Pan niczego Jezus złego odpowiada? Go nie namawia. Tak, do niczego złego, ale jak Pan Jezus odpowiada? Zobaczcie. Napisano, ale co dalej powiedział? To, co powiedziałeś, wszyscy na Biblię się powołują, na Pismo Święte, tak? Ale dalej powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Amen. Widzimy, każdym słowem. Nie wystarczy wziąć to, co mi odpowiada. Tak. Do mojej koncepcji życia mi to pasuje. Trzeba wziąć wszystko, tak? Każdym słowem. Dokładnie. Bo wszyscy się powołują na Pismo Święte. Ale czy wszystko naprawdę? Czy to, co ci nie pasuje, też przyjmiesz? Tak. Nie? Ja jeszcze chciałem taką jedną rzecz poruszyć, bo jesteśmy przy tych fałszywych prorokach. To jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o to, co na przykład prorok Daniel, tak, że fałszywy prorok do pewnego momentu może wydawać się prawdziwym prorokiem. Ale tylko do pewnego momentu. Pamiętacie, kiedy Mojżesz przyszedł, tak? W pewnym momencie ci fałszywi prorocy, ci, którzy przyszli do Faraona, powiedzieli: słuchaj, w tym jest palec Boży, na to uważaj. I tak samo jest w Księdze Daniela. Tajemnicy, którą chce wyjaśnić, powiedział Daniel, nie są w stanie rozwikłać ani mędrcy, ani czarownicy, ani wróżbici, ani przepowiadacze. Dlaczego? Bo to są fałszywi mędrcy, fałszywi wróżbici i fałszywi przepowiadacze, ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. Mm-hmm. I Daniel piękne mówi, zdanie. Nie ja, piękne ale zdanie. Ja powiem to, co piękne powiedział zdanie. Pan Bóg. Bóg nie jest sprzeczny w sobie, Bóg tak. jest niezmienny i nigdy nie było ani nie będzie takiego momentu, w którym Bóg powiedziałby, od dzisiaj będzie inaczej. Tak. To tylko diabeł przypisuje Panu Bogu zmienność. Moi drodzy, wielu ludzi uznaje różnych proroków. Największa społeczność Kościoła katolickiego uznaje dar prorokowania w osobie papieża. I papież jest traktowany jako prorok w społeczności. Społeczności mniejsze też mają proroków. My też powołujemy się na dar proroctwa zgodnie z Pismem Świętym. Natomiast myślę, że tutaj warto podkreślić też pewien cytat, kiedy ja sam dla siebie rozpatrywałem kontrowersyjny w chrześcijaństwie temat daru proroctwa Ellen White, to co mnie zbudowało, kiedy ona zawsze wywyższając Biblię powiedziała, wszystko co napisałam sprawdzajcie w świetle Pisma Świętego. Ona nie jest dodatkiem do Pisma Świętego, nie zastępuje Pisma Świętego, nie jest ważniejsza od Pisma Świętego, ale swoje wypowiedzi odważnie pozwala do weryfikowania w świetle Pisma Świętego. I dlatego myślę, że powinny wybrzmieć słowa proroka Zachariasza w tej naszej rozmowie, które brzmią tak. Pan powiedział do Zachariasza, 1 rozdział od 3 wersetu. Powiedz im tak. Bóg daje polecenie Zachariaszu. Powiedz im, ludziom, tak. Tak mówi Pan Zastępów. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan Zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan Zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali, nie zważali na mnie, mówi Pan. Gdzie są wasi ojcowie, a prorocy gdzie są? Zaiste, czy moje słowa i moje przykazania, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców, tak że się nie nawrócili i mówili, jako Pan Zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg i naszych czynów, tak z nami postąpił. Dziękuję wam. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Na pewno. Ale myślę, że... Wierzymy w to, że wciąż są jednak. Mogą być prorocy. Mogą być prorocy. Będzie dużo fałszywych proroków, tak. Ale ci prawdziwi... I myślę, że każdy z nas, ja przynajmniej jestem zainspirowany i myślę, że ktokolwiek będzie przysłuchiwał się tej naszej rozmowie, również będzie pobudzony do weryfikowania, do zajęcia stanowiska. Dziękuję wam za udział i do zobaczenia przy następnej okazji. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.